Cześć kochani, na samym początku chciałabym was bardzo, ale to bardzo przeprosić za jakość nagrania. Robię co mogę, mam nadzieję, że następne materiały uda mi się o wiele lepszej jakości zrobić. Ale mimo to mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę i będziecie dalej mnie wspierać. Elo, to może teraz ty się witasz. Nope. No ty się witaj, dlaczego? No nie będę za każdym razem na twoim filmie też ja się witać. Być twardym, nie miękkim. Dawaj. Ciśniesz, Malina. Siemano, z tej strony Johnny. No dobrze! Jakiś Dobrze było. Dobrze było. Dobre pomarańczowe, Johnny. Kło zaśnieżna. Siemano, z tej strony Johnny. Witam was w serii na naszej kanale. Na naszej... Tak. Na naszej kanale! O, hit! Ale dobrze było, Johnny. Drugie podejście i nawet dobrze. Pierwsze nie było podejścia. To było drugie podejście. Tam to chodzi też mi o to podejście. Pierwsze. To też było podejście, tam by było. Dawaj, ciśniesz. Siemano, z tej strony Johnny. Witam na... Dobra. Siemano, z tej strony Johnny. I witam was na naszej serii z serwera SkyTop. Jest ze mną... Harriet, siema! Yo. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy kontynuować tą naszą piękną, urodziłą bazę, która jest z tyłu. Tak. Fajnie, dirta sobie wziąłem. Co, Harriet, ty budujesz teraz? No, skończę trochę w środku, a na zewnątrz, żeby ten dirt nie był taki łysy. Łyse pole. Ale mam już plan. Nie, i w ogóle myślałam, żeby tu dół, no nie? Zrobić taką jamę, w sensie też taki dół, że niby ta górka tak wyszła z tego. Czaisz? No wiem o co chodzi. To jest problem. Jaki? Nadal jest blok działki. Może stawmy go tu w domku albo coś? Kurde, to jest... Nie będzie symetrii. Wiesz co? Nie będzie dołu widać, nie? No. No. W sumie... Ale daj pomysł jakiś. W końcu ty jesteś budowniczą. Tak. No nie, no to wszystko zależy, co chcemy mieć w środku tutaj, nie? Tam mamy magazyn, wiadomo. By się przydało coś mieć, żeby nie latać. Nie wiem, tu możemy zrobić sobie już taką wnękę, na przykład na enchanting. Nie? Na przykład takie, wiesz o co chodzi. Wiem. No. Enhancing table. Będziemy sobie zbierać. Nie wiem, robimy tak, że będziemy transportować też tu krówki i tak dalej, żeby sobie zrobić tylko fajnie. Wiadomo, nie w domu. Tylko nie tutaj na górę, nie chcę mi się tutaj wprowadzać. No nie, na przykład o tutaj na dole jest też taka jaskinka, to tam można... O, szkielet mnie wita. A, i jeszcze takie pytanie, robimy dodatkowe wejście tutaj, czyli schody? Można zrobić. Okej, dobra. Dzisiaj takie są rozmyślane, co zrobimy, a później tak tego nie zrobimy. Właśnie moja papuga! Dzwoni papuga! Mówi, że musi się udać! Oh,
kopię drewno. Znaczy rąbię drewno. Ok. Wow! Ale frajer! Ale go strollowałam! Ale bang! Praktycznie od razu po skończeniu wyspy zabieram się za robienie drugiego wejścia, czyli schodów do naszej bazy. Wygląd tych schodków, ich budowę nazwałabym zasadą trzech półpłytek. Tak naprawdę schody możecie zrobić z jakiego chcecie budulca, czy to kamień, czy to drewno. Mamy dość spore pole do popisu. Strasznie chaotycznie na początku buduję te schody, a raczej kładę te półpłytki z tego względu, że chcę znaleźć jak najlepsze miejsce na położenie ich, aby wyglądało to jak najładniej i estetycznie. By zrobić taki efekt, jakby te schody były takie rozlane, rozumiecie o co chodzi. Dlatego strasznie chaotycznie zaczynam ich budowę. Szczerze, sposób ten zaoszczędzi nam tak naprawdę materiału też. Ponieważ do wybudowania tych schodów możemy użyć dirta, kamienia. Tutaj również mamy spore pole do popisu, jeśli chodzi o bloki. Ja akurat lubię wykorzystywać ten materiał, który tak naprawdę mam pod stopami. Na początku sami widzicie, że jest to dirt, a później kamień, podczas gdy wkopuje się w dalszą część skały. Staram się wpasować tak naprawdę w teren. Owszem, no robię jamę, tak? Robię tam schody, ale staram się, aby efekt był jak najbardziej naturalny, że po prostu jakby ta jama tam była, a ja sobie tylko dodałam schodki, a tak naprawdę półpłytki. Mając główny zarys schodów, tak naprawdę teraz możemy pobawić się w detale. Dodawanie innego drewna, dodawanie pnia, również możemy tutaj używać różnych rodzajów drewna, kamień. Tutaj pokazuję wam, jak daję pnie w niektórych miejscach, ale pozamieniam to w późniejszej części filmu jednak na filary z kobla. Tu jeszcze jest moment, kiedy nagrywam tak naprawdę z Johnem, ale już następnego dnia zrobiłam sobie bardzo króciutką, chwilową dogrywkę z tego, jak sama na spokojnie dekorowałam schody, a także inne części naszej bazy. Nasza działka znajduje się w dolinie. Dookoła mamy takie ala górki. Dlatego logiczne jest, że będziemy robić wyjścia. Jednym z tych wyjść będzie tak naprawdę wykorzystana dziura. Wiadomo, mamy flaja, ale zakładając, jakbyśmy tego flaja nie mieli, nie będziemy wychodzić ręcznie po tym dircie, tylko zrobimy sobie ładne, eleganckie wyjście. I kochani, zaczynamy moje nagrywki solo. Jak widzieliście wcześniej, robiłam słupki stricte z pnia, ale uznałam, że takie słupki będą za bardzo takie masywne. Dlatego stwierdziłam, że zmiękczę to słupkami z kamienia, dlatego one będą subtelniejsze, z tego względu, że one są takie no szczuplejsze, tak? O wiele od całego pnia. Teraz zajmuję się dodawaniem całych bloków kamienia, jak i półpłytek w jamie. Naprawdę, dodanie półpłytek z kamienia do Minecrafta to jest zbawienie, to jest po prostu cud Boży dla budowniczych. Serio. Możemy tak naprawdę półpłytkami bardzo fajnie budować wypukłości w naszych budowlach. Czyli moje ukochane, i powtórzę to chyba już setny raz w tym filmie, detale. Także, moi kochani, to jest efekt końcowy naszych schodów. W komentarzach koniecznie dajcie znać, jak wam się on podoba.
Okej, schody skończone, ale to nie koniec naszej pracy. Został jeszcze mostek. Łączy on centralną część bazy z magazynem. Ten budyneczek na tej latającej wyspie, ten domek, to jest właśnie nasz magazyn. On był budowany w wcześniejszym odcinku. Postawiłam na prostotę. Tak naprawdę użyłam tych samych materiałów, co do schodków, po to, aby tworzyło to jedną wielką, spójną całość. To jest bardzo ważne, aby używać tych samych materiałów. Wtedy nasza baza wygląda ładnie, elegancko, schludnie. Dobra, to tylko Minecraft, okej. Ale czasami fajnie, jeżeli nasza budowla będzie cieszyć oko. Nie wiem jak wam, ale mi efekt końcowy bardzo się podoba. Naprawdę, ten most wygląda jakby został wyrenderowany. Serio. Wygląda tak, jakby był tam od samego początku mapy, a nie, że ktoś go tak naprawdę dobudował. Och, koniec już tej mojej poplaniny. Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja już... Kończę ten film. Hello!